Piątek, piąteczek, piątunio, zbliża nam się weekend, dzisiaj już jest piątek, a jak to w piątek, to ostatni w tym tygodniu Krypto Newsflash. To tylko 10 minut, zaczynamy. Dziesięć minut napakowane wiadomościami ze świata kryptowalut i technologii blockchain. Cześć, z tej strony Mike. Już przestawiam, słuchajcie, tylko licznik, bo ostatnio zapomniałem. Jak zwykle dzieje się na rynku kryptowalut. Kolejny rug pull memcoinów, ale o tym za chwilę. Zaczynamy. Przestawiam stronę i zaczynamy od Stanów Zjednoczonych, gdzie pro-kryptowalutowy gubernator podpisał ustawę na temat kopania kryptowalut. W Stanach Zjednoczonych, jak widać, zaczyna się tu rozjazd trochę federalni kontra stanowi. I okazuje się, słuchajcie, że ta legislacja to jest zmiana prawa, która ma generalnie, celem jest zakazanie dyskryminacyjnych stawek za energię elektryczną dla firm krypto i co ciekawe nie pozwala na opodatkowanie kryptowalut, które są używane jako metoda płatności. To jest ciekawy temat. Greg Gianforte, to jest gubernator Montany, podpisał właśnie ustawę, która ma generalnie zapobiegać lokalnym rządom, jakimś władzom lokalnym, aby właśnie takie ustawy u siebie wprowadzały. Podpisał on ustawę SB 178 2 maja. Stała się ona prawem. Wcześniej ta ustawa została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów i Stanowy Senat. Także bardzo fajna informacja. A Biden z kolei chce wprowadzić kryptowalutowe podatki. To się zastanawiam, czy ktoś się z Was w ogóle orientuje, jak to wygląda. Jak to wygląda z punktu widzenia prawo federalne kontra prawo stanowe? To jest ciekawa sprawa. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, proszę bardzo, kolejny rug pull, kolejny memcoin cudowny. Taki cudowny, że aż się wyjebał. Bart Simpson, słuchajcie, w 30 sekund 100 ETH poszło. Ktoś wyciągnął płynność, no i tak to generalnie wygląda. A kto to chillował, to już nie będziemy się tym tematem zajmować. Pamiętajcie, że bawiąc się z memcoinami, to jest jak granie w rosyjską ruletkę. W końcu możecie trafić na pocisk. Ważne, żebyście wyciągali kasę. A chcecie się w to bawić? To jest wasza kwestia. Ja tego gówna nie dotykam. Z kolei, słuchajcie, Wall Street Bets też zdampowało memcoina wartego 635 tysięcy dolarów. Tyle generalnie. Podobno rug pull był na tym. Cena tokena spadła z 0,3067 na 0,4048, czyli ponad 90% spadku na cenie. Moderator popularnego Reddita Wall Street Bets zdampował dużą ilość USB coinów. Co ciekawe, projekt ten twierdził, że jest oficjalnym memcoinem Wall Street Bets i tam się zaczęło napierdzielanka. A tu się okazało, że ktoś wyciągnął rug pulla. Oczywiście Zach BTC to jest profil, nie wiem czy znacie ten profil Zach BTC. Profil, który generalnie tropi wszelkiego rodzaju skamerów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No cóż, tak to wygląda. A później okazuje się, że kogoś tam aresztowali i jest, zesrała się bieda i płacze, już wolności nie zobaczę. Przechodząc sobie dalej, słuchajcie, standardy, nowe standardy strategii Białego Domu mogą mieć wpływ na KYC w przemyśle krypto, tak, zobaczcie. Administracja Bidena wypuściła dokument, strategiczny dokument, który koncentruje się na ustanowieniu standardów dla, jak to oni określili, critical and emerging technologies, czyli dla krytycznych i wschodzących technologii takich jak blockchain i cyfrowa tożsamość. No i teraz wypuścili oni narodowe standardy, pojawiło się to 4 maja, czyli wczoraj. No i teraz słuchajcie, priorytetyzują, nie wiem czy to jest dobre słowo, standard rozwoju w ośmiu przestrzeniach, między innymi jest tam rozproszony rejestr, takim jest to synonim blockchaina i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także zobaczcie, między innymi mówią też o cyfrowej tożsamości, wszystko to oczywiście wypuszcza NIST, czyli National Institute of Standards and Technology i teraz ten dokument jest przeglądany i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście jednym z zastosowań właśnie jest KYC AML. Odnośnie AML-u chyba zrobię jakąś pogadankę, albo przynajmniej na kryptoplanerze może zrobię, bo ten cały AML to miało być przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, to jest gówno, prawda, kontrola nad ludźmi. Dupę se można cały ten AML wsadzić. No ale mają być takie standardy. Zobaczymy.
A z kolei, słuchajcie, entuzjasty SUI obawiają się o cenę z powodu ogromnej dystrybucji. Niektórzy członkowie społeczności otwarcie mówią o tym, że nie tkną SUI. No cóż, jak się twoi, że nawisy podażowe, szczególnie, że tak część osób uważa, że dalej jest Bessa, niektórzy tak niepewnie mówią, że Hossa. No i generalnie, jak są nawisy podażowe, to mogą zwalić ludziom na głowę. Także może być nieźle, zobaczcie, jak to wygląda. Fundacja SUI ma 50% tokenów. Ja zawsze mówiłem, że według moich standardów najlepiej by było, gdyby minimum 65% trafiało do bezpośredniej sprzedaży. Nie airdropów, nie innych różnych rzeczy. No i oczywiście będą odblokowywany, jest harmonogram. Tutaj można by było zajrzeć na stronę Token Unlock. Zobaczymy, czy tu jest SUI na tej liście. Właściwie możemy sobie poszukać SUI. Nie ma SUI, jeszcze nie zostało dodane, ale na tej stronie możecie zobaczyć, ile będzie odblokowane i kiedy, jaki procent. No słuchajcie, jeżeli jest odblokowywane kilka procent, no to może być, jeżeli słaba jest sentyment wokół projektu, no to może się zwalić na głowę ostro. Także słuchajcie, zobaczcie, mówią, że nastąpi duży napływ podaży od wczesnych i właścicieli początkowych nabywców. A ja wiem osobiście, że z nami jest, że nie powiem, takie duże kanały krypto, na przykład z pewnymi polskimi projektami. Na przykład projekt został zarżnięty przez dużego twórcę, który dostał tokeny i zdampował, a obiecał. Nikt wam tyle nie da, co ja wam obiecam. Także tak to wygląda. A z kolei gigant z branży oczywiście księgowości, Deloitte, dołącza do ekosystemu Polkadot. Co ciekawe, przepraszam, coś mi tutaj jakoś tak tego. Protokół Kilt zapewni oczywiście możliwości cyfrowej tożsamości, a Deloitte wypuści rozszerzenie do przeglądarki, aby je właśnie przechowywać. Cena tokena Kilt urosła o 40%, Polkadot nie zmienia się. Deloitte to jest oczywiście jedna firma z wielkiej czwórki. No to ma być oczywiście, Kilt zapewnia nowoczesną super technologię dla tożsamości cyfrowej, a Deloitte będzie właśnie używał tego i dodatkowo w procesach KYC i dodatkowo oczywiście będzie przeciwdziałanie oszustwom itd., itd. Kilt jest parachainem dla cyfrowej tożsamości. A z kolei, słuchajcie, konta na Binance używane przez Hamas, a także islamskie organizacje i kraje zostały zablokowane przez Izrael, słuchajcie. Władze Izraela zajęły konta na Binance używane właśnie przez Hamas. To jest ciekawa sprawa, na jakiej zasadzie. Także to zostało przejęte. Reuters doniósł o tym dzisiaj, 5 maja. Co ciekawe, zajęli oni około 190 kont od 2021 roku. Oczywiście przez jakieś tam Narodowe Biuro Antyterrorystyczne czy Przeciwdziałania Finansowaniu Terroryzmu. Ciekawa sprawa. Binance oczywiście odpowiada, nie ma informacji, w jaki sposób te konta zostały zajęte, jak to było monitorowane. No i oczywiście tutaj Binance mówi, że tutaj krytyczne wiadomości zostały pominięte przez portal, oni muszą być compliance, bla, 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 bla. A z kolei, słuchajcie, Curve Finance wypuszcza platformę, czy właściwie platformę dla stablecoinów, tak? Czy platforma dla stablecoinów DeFi uruchamia CRVUSD, czyli kolejny jak to oni nazywają, collateral back stablecoin został uruchomiony. CRVUSD ma 1,8 miliona dolarów w zabezpieczeniu, ale pozostaje poniżej PEGA. Cena CRV spadła 2%, czyli słuchajcie, wiele osób próbowało z dokonem na czele, a ci darzej wierzą, że da się zrobić stablecoina. Kolejny DeFi stablecoin, i tak dalej, i tak dalej. TVL to jest około 5 miliardów dolarów, tak? Oczywiście w Curve Finance, przynajmniej z DeFi Llama. No i chcą stablecoinu. Ktoś to wierzy. Z kolei Web3 Devs Poland zapraszają na konferencję Hack on Chain. To jest niepowtarzalna okazja. Ma to się odbyć w dniach 26-28 maja 2023 roku. Zobaczmy, czy na stronie Kryptonarodów w kalendarzu zostało to dodane. Sprawdźmy to w kalendarzu. 26, no nie zostało jeszcze dodane, więc musi zostać dodane. Także Hack on Chain odbędzie się już wkrótce. Będziecie mogli wziąć udział. Jest oczywiście w Warszawie.
To jest oczywiście, będą, Webflip ze Spoland organizują tą. Organizacja liczy w sobie 1100 członków, no i teraz sam hackathon odbędzie się właśnie w Warszawie. Będziecie mogli w 5-osobowych zespołach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Możecie oczywiście się zgłosić. A z kolei, słuchajcie, w proponowanym kenijskim budżecie wprowadzono 3% podatek na transfery krypto. Tak donosi Bloomberg i ten budżet ma być zaprezentowany 8 czerwca. Fikcja literacka, idiotyzm kompletny. Także nie wiem, o czym tutaj można powiedzieć. O czym my tu w ogóle mówimy, tak? 3% podatek. To jest jakiś idiotyczny problem, tak? Na transfery. Czyli generalnie przesyłając krypto, będziesz tracił 3% wartości. No w dupę się pocałujcie. Jeszcze na końcu, bo się trochę nie wyrabiam, zapraszam na kolejny felietonik, który pojawił się na Twitterze. Dla osób, które zaczynają w świecie krypto, odpisałem. Pisałem tu parę sposobów, w jaki sposób można wchodzić w ten świat i gdzie szukać wiedzy. Oczywiście zachęcam do komentowania, przekazywania dalej i tak dalej. I dosłownie na szybciuteńko zajrzyjmy sobie, już nie będziemy patrzeć na wykresy, zajrzyjmy sobie na Bitcoin powyżej 29 tysięcy wrócił, no czyli niedźwiedzie wyskakują z okien, byki wchodzą po schodach, Ethereum praktycznie kalka Bitcoina, zobaczcie. BNB tutaj było podbicie, spadek i dalej idziemy bokiem, a inne kryptowaluty to już każdy sobie rzepkę strobie. No i tyle właściwie, podsumowanie. Jeśli chodzi o podsumowanie, no to kończymy ten tydzień newsflashem. Jutro postaram Wam się wrzucić film, dzisiaj będę go właśnie renderował. Jutro postaram Wam się wrzucić film, w którym będzie oczywiście trzecia prelekcja z poprzedniego kryptostoku, w którym oczywiście wystąpił Wojciech Litwin z projektu Synos, z projektu Apiverse. Zapraszam, bardzo fajna prelekcja. To mogę od razu powiedzieć. No i cóż jeszcze? Tyle, życzę Wam spokojnego weekendu. Dajcie znać, czy bawicie się w memcoiny, czy nie i co tam planujecie na weekend. Jak się podobało, łapa w górę. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!